Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Jesteśmy w gabinecie pana wicestarosty Krzysztofa Puchockiego. Dzisiaj akurat rozmawiamy o naborze do szkół średnich, czyli ponadgimnazjalnych. Nabór trwał już od 25 kwietnia i był naborem elektronicznym, panie starosto, prawda? Tak, od kilku lat nabór prowadzimy za pomocą platformy elektronicznej. Uczniowie rejestrują się na tej platformie, później są przyporządkowani do klas, do których dokonali tam wyboru i na podstawie liczby uzyskanych punktów w trakcie kształcenia gimnazjalnego znajdują się w danej klasie lub się nie znajdują. Rozumiem. Wtedy jest brany pierwszy lub kolejny, następny wybór. Następne wskazanie, które... Analizowaliśmy ostatnio w artykule właśnie i nawet mamy hierarchię ustaloną szkół. Są trzy główne szkoły, które mają pierwsze wskazanie najliczniejsze w stosunku do przydzielonych miejsc. I to jest oczywiście Piękna, Ekonom i Budowlanka. Czy to by się zgadzało z badaniami starostwa? To znaczy tak, ja nie chciałbym tutaj mówić o tym, że któraś szkoła jest bardziej preferowana przez uczniów, czy przez... No ale to jest fakt, panie starosta. Jest to fakt, że każdy może zobaczyć, że trudniej jest się dostać do GIRO, trudniej jest się dostać do Ekonoma i trudniej jest się dostać do Budowlanki. Aczkolwiek w innych szkołach są również klasy, do których i też profile, do których naprawdę jest ciężko się dostać. Ale w tych szkołach też są, nawet w tych trzech pierwszych wymienionych są te łatwiejsze i te trudniejsze. Tak, no więc każda szkoła ma swoją specyfikę. Czyli jest wyraźne zaznaczenie, co jest dla uczniów ważne i modne może dla nich teraz. Tak, uczniowie... Mógłby pan wskazać, co to takiego? Znaczy, oczywiście niesłabnącym powodzeniem cieszą się licea ogólnokształcące. Tak. To jest taki typ kształcenia, który jest początkiem dalszej drogi, której kontynuacja jest na studiach. Mm-hmm. Ale też nie wszystkie kierunki tych liceów, prawda? Tak, też nie wszystkie, bo widzimy, że bardzo dobrze i dobre nabory są w klasach biologiczno-chemicznych, klasach matematyczno-fizycznych. Troszeczkę mniej jest z naborem, i to się powtarza od lat, w klasach prawno-dziennikarskich, humanistycznych. Tutaj jest pewnego rodzaju zmniejszenie liczby chętnych na kształcenie w tych... Czyli uczniowie już biorą pod uwagę dalsze kształcenie, czyli kierunek studiów chyba w tym wypadku. Czuję myślę, że ta osoba, która po gimnazjum wie, że chce pójść na studia i na studia do Warszawy na dobry kierunek, tak, no musi mieć podstawową wiedzę na wysokim poziomie i zdaną maturę rozszerzoną z dobrą ilością punktów, bo to jest, na podstawie tego tworzone są listy przyjętych, więc uczniowie, którzy chcą się dostać na to, wybierają po prostu te dobre kierunki. Był zarząd na początku lipca, czy pod koniec czerwca, zarząd powiatu i było spotkanie z dyrektorami. Jakie szczególne ustalenia poczyniliście wtedy podczas tych obrad? Znaczy, my zakładamy, że liczba planowanych oddziałów będzie wynosiła około 43-44. No potem są cztery oddziały jeszcze wielozawodowe chyba, tak? Jeszcze. Nie, to już jest z oddziałami, wielozawodowymi. Tak. Planowana liczba była 42. My po ustaleniach z dyrektorami i tym spotkaniu, w trakcie której odbyła się ta symulacja elektroniczna, i ci uczniowie zostali przyporządkowani. No podjęliśmy kilka takich zmian, które odpowiadały oczekiwaniom uczniów, ponieważ widzimy to od wielu lat, że na przykład w klasa informatyczna w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 na Budowlanej cieszy się ogromnym powodzeniem. Postanowiliśmy w tym roku, że utworzymy dwie klasy informatyczne. Taka sama klasa jest w Zespole Szkół Zawodowych nr 2
i też ci uczniowie są tam... W mechaniku, powiedzmy, mechaniku, tak? Tak, bo mechanik, niektórzy jeszcze nie wiedzą, co to, tak, budowlanka, mechanik. No, staramy się od dłuższego czasu, tak, żeby te szkoły naprawdę były tak kojarzone, że budowlanka to jest budowlanka, mechanik to jest mechanik. I może dojdziemy do tych jeszcze przerwę nazw zespół szkół mechanicznych i zespół szkół budowlanych. No to już szkoła musi wystąpić no o właśnie, tym, że będzie zmianę nazwy. Zmianę nazwy, ale już skoro mają patronów, to tak, wydaje mi się, że to już... To już jest poza nami. Tak. Znaczy, powiem tak, widzimy pewne trendy, które są wśród uczniów gimnazjów. Tak. Widzimy to, że oni też analizują sytuację, jak później się dostać na studia, że etap kształcenia w szkole średniej to jest tylko pewien etap w tym cyklu swojego kształcenia. Powiem tak, cieszy nas to, że coraz lepszych i w coraz większej liczbie mamy uczniów w technikach, bo to jednak z punktu widzenia rozwoju powiatu, pracy, to wykształcenie dobre, techniczne daje gwarancję znalezienia A więcej pracy. Uczniów, więc większy nabór to wyższy poziom. Chyba to jest chyba tak, to się kompatybilne dzieje, w stosunku tak, to się do siebie. No oczywiście, bo to wynika z procedury naboru, bo tak, jeżeli klasa osób chętnych do danej klasy jest więcej, to bierzemy te osoby, które mają wyższą liczbę punktów, dostają się, a te, które mają mniejszą, no któraś tam kolejna kwalifikacja dopiero jest uwzględniana przez nich. Mam takie nietypowe pytanie. Czy szkoły ponadgimnazjalne w powiecie mińskim, nie tylko pod jurysdykcją powiatu, zbierają wszystkich gimnazjalistów, czy jednak gimnazjaliści opuszczają granice powiatu i idą do szkół warszawskich, może otwockich, może siedleckich, a może wołomińskich? Znaczy, tutaj sytuacja jest taka, że oprócz tych, które prowadzi powiat w mińsko-mazowieckim, tak, prowadzi szkołę jeszcze gmina Sienica, gmina Mrozy i Sulejówek. Gmina Sulejówek, tak. To są i technika, i liceum ogólnokształcące. Tak. Uczniowie mają wybór. Składają również dokumenty do szkół warszawskich, do liceów warszawskich, do techników warszawskich. I część osób dostaje się do tych placówek. Z drugiej strony my mamy też bardzo dobre kierunki kształcenia i nasze internaty, które przyjmują uczniów z zewnątrz, też nie martwią się tym, tak, że nie ma kogoś, kto będzie w nich mieszkał. Raczej osoby z zewnątrz przychodzą do nas i dosyć dużo osób z zewnątrz mamy w naszych placówkach. Czyli można powiedzieć, że większość jednak uczniów gimnazjów zagospodaruje powiat miński, szkoły powiatu mińskiego. Tak, no ja mam tutaj tak, liczbę 1227 uczniów w tamtym roku weszło do naszych szkół ponadgimnazjalnych. No, poza tym byli uczniowie, którzy weszli do szkół w Mrozach, Sienicy, w Sulejówku. Myśmy mieli informację, że na rok 2016-17 bez Sulejówka i Halinowa, no bo raczej tak uczniowie tak, wybierają no, albo tu się nie wybierają, tak. Wybierają licea warszawskie i szkoły warszawskie, że ta liczba wynosi około 1241 uczniów. Myśmy przeprowadzili ankiety w gimnazjach powiatu mińskiego, tak, gdzie tak samo ta liczba wynosi 1313 uczniów. Więc możemy powiedzieć, że to jest ta ankieta pokazująca liczbę gimnazjalistów jest najbardziej wiarygodna, bo to jest gimnazjaliści trzeciego roku. Tak. I w związku z tym no, liczymy, że jakaś część gimnazjalistów odejdzie, ale jakaś część tych gimnazjalistów do nas przybędzie. I to jest mniej więcej ten sam. I w grę wchodzi raczej Warszawa, a nie okoliczne powiaty. Wydaje się, że takim naturalnym kierunkiem dla uczniów gimnazjów, jeżeli chcą opuścić teren powiatu i gdzieś pójść dalej się uczyć, z Warszawy. W każdym razie dla północnych rubieży powiatu garwolińskiego Mińsk zostaje miastem naukowo-handlowym. Nadal, bo ostatnio byłem na pewnej imprezie i właśnie usłyszałem takie zdanie, z czego powiedzmy sobie szczerze, bardzo się ucieszyłem, że nadal. Czyli te dążenia do Mińska są duże. Kiedy ostatecznie skończy się nabór, panie starosta? Znaczy teraz w tym tygodniu uczniowie mogą do komisji rekrutacyjnej składać podanie o przeniesienia, o jakieś relokacje. To się zakończy 8 sierpnia.
No i później mamy chwilę spokoju, potem będzie jeszcze dodatkowo, musimy zapewnić kierunki dla osób, które nie zdały pierwszej klasy, będą tą klasę powtarzać, więc one też muszą się znaleźć. Tak. No i ta rekrutacja jest tak generalnie planowana cały czas. Tak? Czyli dyrektorzy tak naprawdę nie mają odpoczynku. Dyrektorzy mają trochę odpoczynku. W międzyczasie. No ta rekrutacja została bardzo wyciągnięta. Ja tak. Wiem, że to jest takie trochę, może dla dyrektorów też, dla komisji rekrutacyjnej też trudne, ale chyba takie najtrudniejsze dla samych rodziców, którzy, no jesteśmy teraz w szczycie sezonów urlopowych. Też na te urlopy wyjeżdżają osoby, które mają dzieci po skończonym gimnazjum. No już by chciały znać tą ostateczną informację, czy dziecko się dostało, nie dostało, jaka jest decyzja. No ci, którzy po tym tygodniu już złożą te papiery, komisję rozpatrzą i podadzą te informacje, już mogą być spokojni. Na pewno znajdzie się 1 września grupa uczniów, którzy zapomnieli się gdzieś zrekrutować. Gdzie będzie wywieszona informacja? Kto naprawdę się dostał i do jakiej szkoły? Znaczy, imienna informacja to jest w każdej placówce. My podamy zbiorczą informację o... Gdzieś na tablicach informacyjnych Na tablicach informacyjnych my podamy zbiorczą informację o wolnych miejscach na danych kierunkach, jeżeli takowe będą. Jeśli takie będą. Tak. Dobrze, umawiamy się wobec tego, panie starosto, kiedy już będzie zakończona rekrutacja całkowicie. Podsumujemy ją może tak szczegółowo, już bardziej szczegółowo i może będziemy wiedzieli już, kto został dyrektorem Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Janowie. No, jeżeli będzie to w okolicach września, możemy to kiedy jest konkurs? Na razie jeszcze nie wiadomo, kiedy jest konkurs. Aha. Nie jest ogłoszony konkurs. Wiem, że zgłosiły się trzy osoby. Jest trzech kandydatów. Czy to jest tajemnica, kto, panie starosta? Na razie wolałbym nie mówić. Czekamy cierpliwie wobec tego na rozstrzygnięcie konkursu. No i nie życzymy, żebym ja znowu pojawił się tutaj nikomu z kamerą w czasie protestu. Mam nadzieję, że już protesty nas ominą. No też mam taką nadzieję. Ale była barykada ostatnio przed starostwem. Widzę, że się przygotowujecie do obrony. To jest już tak pół żartem, pół serio. Pół żartem, tak, panie redaktorze. Prowadziliśmy całodniową akcję propagowania tej informacji razem z Fundacją Dziękujemy za Wolność, panem Adamem Sabackim i prezesem, mówiące o tym, że 1 sierpnia to jest bardzo ważny dzień w życiu każdego Polaka, bo wtedy się rozpoczęło jedno z najważniejszych powstanie warszawskie. O bardzo trudnej decyzji do podjęcia właśnie, jak mówią historycy, trudniejszej niż bitwa pod Grunwaldem, wymarsz na Wiedeń czy obrona Warszawy w 20 roku. Ale to już oni musieli podjąć taką decyzję. Naszym obowiązkiem jest pamiętać. Tak, my powinniśmy pamiętać, my czyniliśmy starania, żeby ta pamięć właśnie była pokazywana i kultywowana. Przyłączyliśmy się do propozycji złożonej przez Fundację Dziękujemy za Wolność. Były pokazy broni, umundurowania z okresu powstańczego przed starostwem powiatowym. Stąd właśnie te karabiny i ta barykada. Co pokazujemy w naszym reportażu filmowym. Tak, odbyła się projekcja filmu. No i oczywiście o godzinie 17 spotkaliśmy się pod pomnikiem. Życzmy sobie tylko, żeby jeszcze więcej mieszczan, bo jak na 140-tysięczny powiat i 38-tysięczny Mińsk, to ludzi tak było skromnie. Ale przyszli ci, którym naprawdę chyba na tej pamięci zależy. Miejmy taką nadzieję, że będzie coraz lepiej. Tak jest. Nie będziemy obligatoryjnie włączać szkół do tych obchodów, bo wiadomo, są wakacje, prawda? Gdyby to był rok szkolny, to jeszcze byłoby całkiem inaczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Zobaczenia się, jak już będzie pełny nabór i praktycznie szkoły prawie ruszą. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.